Słuchajcie, zanim ten filmik zacznie się oficjalnie, dwa ogłoszenia. Pierwsze. Jezu, co się dzieje z tymi psami tu? Słyszycie to? Po pierwsze, to dzisiaj właśnie nadszedł ten moment, kiedy mogę użyć wreszcie mojego logo animowanego, które stworzył grafik Łukasz Oleszczuk już dawno temu. Przeleżało kilka miesięcy w mojej, nazwijmy to, szufladzie i wreszcie udało mi się go użyć, a to dzięki Darkowi i Karolinie, których serdecznie, serdecznie pozdrawiam. Nie wiem, czy chcą być wymienieni z nazwiska, także na razie nie będę ich wymieniać, ale serdecznie Was pozdrawiam i bardzo się cieszę, że Was poznałam. Także dostałam, słuchajcie, zmontowaną już czołówkę, właściwie w prezencie, także super, dziękuję Wam bardzo. Także filmik z dedykacją i dzięki. A co się pobawiliśmy dronem, to nasze, prawda? Fajnie. Słuchajcie, drugie ogłoszenie. Ten filmik, jak zwykle zresztą, bo ja staram się być taka zabawna, nie wiem, czy wszystkim to się podoba i czy wszystkich to śmieszy, może nie, czasami sucho mi to wychodzi, ale ja nie chcę, żeby ktoś odebrał to jako osobiste psztyki, to co jest na początku tego filmiku, ale fakt jest taki, że coraz więcej osób dzwoni do mnie i mówi tak, posłuchajcie. Pani Paulino, co Pani myśli? Bo ja taki mam plan. Chciałabym przeprowadzić się na Sycylię. Może Pani ma jakieś nieruchomości do zaproponowania? Nie znam języka włoskiego. Uczę się, będę się uczyć, tak? Będę się uczyć kiedyś. Tak. Ja byłam 20 lat temu, byłam na takiej wycieczce w Mediolanie 4-dniowej. No pięknie było, naprawdę było cudownie. Bo ja w ogóle, wie Pani co, ja kocham Włochy, ja bardzo chciałabym przeprowadzić się na Sycylię. To dla Was jest ten film. Cytryny rosną. Słuchajcie, tu cytryny rosną przy drodze. Tak, tak.
tam jest morze, tu miasteczko, a tu cytryny rosną. Ta Sycylia to jest niesamowita. Ja, to może ja się tu przeprowadzę. Wiecie co? Bo tak, bo nie dość, że domy to w ogóle już za 20 tysięcy można znaleźć, naprawdę. W telewizji mówili. Dobrze, znowu usiadłam na ziemi w małym miasteczku przy kościele. Także jeżeli ktoś będzie przechodził, to będę znowu wzbudzać sensację, ale staram się zawsze jakieś dla Was ciekawe tło znaleźć i być może to jest w miarę, tak żeby można było stabilnie i przez chwilę nagrywać i robić dzwony w kościele. Słuchajcie, przede wszystkim zacznijmy od wyboru miejsc. Tak wiele osób pyta mnie o dom na Sycylii, ogólnie, prawda? Dzwonicie do mnie, wysyłacie wiadomości, mówiąc mi: słuchaj, ja wiem, że ty jesteś na Sycylii, chciałbym dom na Sycylii. A ja pytam, gdzie na Sycylii? No nie wiem, gdzieś na Sycylii, niedaleko morza, maksymalnie 30 km. I żeby dom nie był drogi, może być do lekkiego remontu, najlepiej jakby miał jakąś działkę, może jakieś cytryny. Może jakieś oliwki, może jakieś winogrona. Tak ogólnie, prawda? Ja absolutnie, słuchajcie, nie chcę, żeby ktoś z Was poczuł się urażony. Nie chcę się z Was nabijać. Przepraszam, nie o to mi chodzi. Chodzi mi o to, że Sycylia jest duża, słuchajcie. Sycylia jest duża. Kiedy ktoś tak do mnie mówi, gdzieś tam dom na Sycylii, to moim pierwszym pytaniem jest: a czy ty, czy pani, czy pan kiedykolwiek był na Sycylii? No i w większości przypadków, no już oczywiście rozumiem to z tego pierwszego zapytania o dom gdzieś tam na Sycylii, są to osoby, które nigdy na Sycylii nie były. I słuchajcie, absolutnie nie chcę Was zniechęcać i być może kiedy przyjedziecie na Sycylię, to się w niej zakochacie, tak jak naprawdę wiele osób. To nie jest przesądzone, prawda? W takich wypadkach ja najczęściej po prostu radzę, zanim zaczniemy się umawiać, zanim zaczniemy szukać nieruchomości, zanim poprosicie mnie, żebym uzyskała wiadomości na temat jakiegoś tam ogłoszenia, które Wam się spodobało, naprawdę przyjedźcie. Przyjedźcie. I nie mówię tego dlatego, że chcę Wam tu polecić jakiś konkretny pensjonat czy wycieczkę, bo się w tej chwili nie zajmuję, chociaż w przyszłości prawdopodobnie tak, coś się szykuje, ale to w przyszłości. Ale słuchajcie, nie o to mi chodzi. Chodzi mi o to, że rzeczywiście, zobaczcie, ja jestem na wschodnim wybrzeżu Sycylii. Tak, zawsze mówię o tym w moich filmikach i kto mnie ogląda, to wie, że jestem Santa Teresa di Riva, między Messyną a Taormina, i to jest wschodnie wybrzeże, północno-wschodnie powiedzmy wybrzeże Sycylii. Ale niewiele osób, które nie znają Sycylii, zdaje sobie sprawę, że ode mnie na przykład do Trapani, a Trapani jest na zachodnim wybrzeżu, to już jest prawie 400 km, 376 jakoś tak. Czyli to jest daleko, prawda? To jest daleko. Z północy na południe, na Sycylii no trochę mniej, ona jest jednak szersza niż dłuższa. Z zachodu na wschód jest dalej niż z północy na południe, no ale jednak jest to wyspa duża. I dlaczego mówię o tym? Nie dlatego, że nie jestem w stanie Wam pomóc przy zakupie domu na drugim końcu wyspy, bo jestem, nawet zdalnie, a to wiecie, że pomagałam też, pozdrawiam serdecznie, w Umbrii przy zakupie domu, także to było w ogóle daleko. Prawda, to nie o to chodzi. Chodzi o wybór nieruchomości, o wybór najbardziej odpowiadającego Wam miejsca. Sycylia ze względu na swoją wielkość, a także na swój krajobraz, jest bardzo, bardzo, bardzo zróżnicowana. Czyli mamy na przykład tutaj w okolicy, gdzie ja mieszkam, mamy wysokie pagórki bardzo blisko morza. Czyli de facto mamy niewiele miejsca na pagórki, które są stłoczone w miasteczkach przy morzu, stłoczone jeden na drugim, zabudowa jest prawie wyłącznie szeregowa. Raz na jakiś czas można trafić na jakąś willę z większym działem, ale to są raczej pojedyncze nieruchomości, a jak już są, często miewają wysokie ceny, właśnie ze względu na to, że jest ich mało. Południe Sycylii jest dużo bardziej płaskie. Jest dużo bardziej płaskie i są tam piaszczyste plaże, podczas gdy u nas te plaże są żwirkowe.
czy lepszy jest piasek, czy żwirek, to już zdania są podzielone. O, słońce wychodzi. Zdania są podzielone, bo żwirek się tak nie klei, prawda? I nie znajdujecie go w kieszeniach jeszcze 3 miesiące po pobycie na plaży, ale piasek jest zdecydowanie bardziej miękki. Także tutaj są dwie szkoły. Są zwolennicy piasku, zwolennicy żwiru. No ale wybierając dom niedaleko morza, zapewne chcielibyście, żeby była tam taka plaża, jak Wam się podoba, prawda? Bywają też plaże całkowicie skaliste, kłujące, gdzie do wody trzeba umieć wejść. I takie też się zdarzają. Południe Sycylii dużo bardziej płaskie, w głąb znowu górzyście, czyli jest mnóstwo tych takich urokliwych małych miasteczek na górce. Urokliwe małe miasteczko na górce ma przepiękny widok, naprawdę piękny, wiecie, że tutaj są tak zapierające dech w piersiach widoki, zresztą pokazywałam Wam wielokrotnie widoki z Rocca Fiorita na przykład, to jest takie miasteczko tutaj 17 km pod górę w mojej okolicy, jest tych miasteczek sporo, czyli miasteczko na górce z pięknym widokiem, ale co to ze sobą niesie? Co to ze sobą niesie? Niesie to za sobą dojazd krętą drogą pod górę i nawet jeżeli kilometrów nie jest wiele, no to jednak zajmuje to trochę czasu, bo nie można jechać szybko. Kręta, wąska droga pod górę. Jeśli nie boicie się krętej, wąskiej drogi pod górę, da się to zrobić. Odpowiedni samochód jest do tego zwykle potrzebny, także jeżeli wybieracie się na Sycylię, to nie samochody z niskim zawieszeniem, lepsze samochody z wyższym zawieszeniem, a jak już mają napęd na 4 koła, to jest w ogóle ideał. Kręta droga pod górę, żeby dojechać do tego miejsca z przepięknym widokiem. Ale w takim małym miasteczku zwykle, jeżeli chcecie rano kupić bułki, mleko czy pomidory, no to jakieś tam miejsce malutkie jest. Ale jeżeli już życzycie sobie coś bardziej wyrafinowanego, no to zwykle trzeba by się udać do jakiegoś większego sklepu. W takim miasteczku zwykle takiego sklepu nie będzie. W związku z tym trzeba będzie znowu zjechać na dół, na przykład do najbliższego większego miasta, do najbliższego nadmorskiego miasteczka, żeby pójść do większego sklepu, czy to spożywczego, czy przemysłowego. To tak jest, jak zapomnicie na przykład, nie wiem, korkociągu, to można od sąsiadów pożyczyć, ale już jak gdybyście chcieli kupić, no co na przykład? Herbatę jakąś inną niż taka całkiem zwykła, no to już trzeba do lepszego marketu pojechać, bo Włosi nie mają zwyczaju za bardzo picia herbaty, chyba że czują się chorzy przeziębienia albo brzuch ich boli. Tak, jak zamawiacie herbatę gdziekolwiek, to możecie usłyszeć komentarz: ojeju, a źle się pani czuje, czy może brzuszek boli? Bo dla Włochów herbata, dla Sycylijczyków herbata, szczególnie pita nie w zimny, zimowy dzień, to jest oznaka tego, że się czujemy przeziębieni lub coś nie tak z żołądkiem. A nie tak jak my, ja na przykład, i wiem, że wielu Polaków także, herbata o każdej porze dnia i nocy jest dobra, nawet jeżeli na dworze jest ciepło. A już najlepiej, żeby była jakaś szczególna, może jakaś aromatyzowana, może jakaś super mieszanka, no to takich tutaj trzeba szukać w dobrze zaopatrzonych sklepach. A w sklepiku w maleńkim miasteczku na górce raczej takich rarytasów, delikatesów nie będą mieli. Ale nie po herbatę jedziemy na Sycylię, prawda? Jedziemy po widoki, jedziemy po tutejsze specjały. Oczywiście, no to w takim małym miasteczku nawet od sąsiada można kupić, prawda? Albo dostać za darmo, dlatego że Sycylijczycy nagminnie rozdają cytryny, winogrona w sezonie, kiedy jest ich tak dużo, że tego się nawet nie opłaca sprzedawać, bo wszyscy mają, no to można bardzo często dostać po prostu od gościnnego sąsiada jakieś płody ziemi z jego działki. I to jest bardzo, bardzo miłe, prawda? Ale wszystko zależy od tego, my w takim małym miasteczku po co chcemy zamieszkać? Po co? Co my tam będziemy robić? Co będziemy tam robić? Odpoczywać? Super. Lubimy ciszę, spokój. Słyszycie, jaka to jest cisza? Cisza. Gdzieś tam ktoś, jakiś sąsiad coś naprawia, gdzieś tam pies zaszczeka, kogut zapieje. Wiocha. Wiocha i widoki. I dobre jedzenie. Świetnie. Jeżeli przyjeżdżamy na wypoczynek, to jest super. Jeżeli jesteście już na emeryturze, to uwaga, pod warunkiem, że nie boicie się schodów i stromych uliczek, to w sam raz to naprawdę dobry wybór. Ale jeżeli macie zamiar, po pierwsze, pracować zdalnie, to też jest dobry wybór, prawda? To też jest dobry wybór, bo przecież zatrudnieni w polskiej czy w jakiejkolwiek innej światowej firmie. O, teraz jedzie tu. Zjeżdża samochód, będzie nawracał. Patrzy na mnie. O, facet nie zagadł się. Wraca, wyjechał.
Dobra, patrzył tu na mnie. Jeżeli pracujecie w jakiejkolwiek polskiej czy światowej firmie, która umożliwia Wam pracę zdalną przez internet, no to przecież nie umierać, prawda? Mieszkamy sobie w takim spokojnym, cichym, sycylijskim miasteczku, mamy ciepło, egzotycznie i możemy sobie pracować z domu. Super. Ale najpierw zatroszczcie się o internet. Niestety nie wszędzie tutaj będzie naprawdę dobry i szybki internet, także jeżeli wystarczy Wam połączenie jakieś radiowe, jakieś Wi-Fi, to tak, można założyć prawie wszędzie. Ale jeżeli już potrzebujecie szybkiego internetu przez światłowód, żeby miał dużą przepustowość, bo musicie przesyłać pliki, bo nie wiem, robicie grafikę, cokolwiek, co wymaga naprawdę porządnego łącza internetowego, no to orientujcie się wcześniej, bo może być tak, że nie będzie takiej możliwości w takim małym miasteczku. Już niektóre prężne administracje wychodzą naprzeciw temu zainteresowaniu, prawda, tym wszystkim, jak tutaj się nazywa, nomadom cyfrowym. Nomadzi cyfrowi to taki nowy ewenement tych ostatnich lat, czyli osoby, które chcą pracować zdalnie przez internet i przemieszczają się po świecie, czy przeprowadzają gdzieś daleko. No, niektóre administracje, tak jak mówię, wychodzą naprzeciw i ciągną ten światłowód nawet do najmniejszych miasteczek gdzieś w górze, ale nie wszystkie, więc jeżeli internet szybki Was interesuje, to dowiedzcie się, czy w miejscu, do którego chcecie się przeprowadzić, jest taka możliwość, bo nie zawsze jest. Ok, a co jeśli mamy zamiar zacząć pracę nową tutaj na Sycylii? Wiele zapytań otrzymuję od osób, które mówią mi, chciałbym kupić 2-3 małe mieszkanka i utrzymać się z ich wynajmu. Słuchajcie. To znaczy tak, to będzie wszystko zależało od tego, gdzie te mieszkanka będą i jak bardzo jesteście w stanie je zareklamować. Reklamia dźwignią handlu. Nie, tak naprawdę, słuchajcie, mieszkania czy też domki w takich małych miasteczkach, które można kupić naprawdę tanio, bo rzeczywiście te oferty są, rzeczywiście, no może nie tu w Sidzie, bo jesteśmy bliziutko morza, chociaż nie, przepraszam, jedną taką ofertę mamy. Tak, mamy domek w Sidzie do remontu za 27 tysięcy euro. Zresztą kilka osób pytało mnie o niego. Pójdziemy tam za chwilę, pokażę Wam go z zewnątrz, nie mam ze sobą kluczy, ale wnętrze możecie zobaczyć na stronie agencji, a pokażę Wam go z zewnątrz i zrozumiecie, dlaczego on kosztuje tyle, ile kosztuje. Ale powiedzmy, w miejscowościach bardziej oddalonych jeszcze od morza można rzeczywiście kupić mieszkania, domki za 20 tysięcy euro, czasami nawet mniej mieszkania, czasami troszkę więcej. Są, rzeczywiście istnieją, ale kto będzie takim miejscem zainteresowany? No turysta, tak jak my, turysta zagraniczny, prawda, nie Włoch. Te ceny są niskie, ponieważ lokalnie nie ma na te nieruchomości rynku. W związku z tym z jednej strony, jeżeli taką nieruchomość kupicie, wyremontujecie w takim dobrym standardzie, takim, który przyciągnie turystę zagranicznego, no to być może, dobrze to reklamując, będziecie w stanie wynająć to nawet przez cały rok. Albo przez prawie cały, tak? Może przez cały, bo w sumie i zimą, prawda? Można zaproponować jakieś atrakcje, może święta tutaj. To może być atrakcyjne przez cały rok. Ok, ale kwestią są ceny. Na jakie ceny będą w stanie zapłacić, jaką cenę będą w stanie zapłacić Wasi klienci. No i reklama. To już trzeba będzie rozpatrywać dla każdej nieruchomości osobno. Aczkolwiek mam pewne wątpliwości co do tego, czy z wynajmu 2-3 nieruchomości można się spokojnie utrzymać. Być może bardzo skromnie i mając jakieś oszczędności, tak. Ale nie stawiałabym wszystkiego na jedną kartę. Z drugiej strony wiele osób pyta mnie o jakąś pracę, o zatrudnienie gdzieś. Mówiłam już o tym w jednym z moich pierwszych filmów rok temu, tak jest, ten kanał ma już rok, mówiłam o rynku pracy na Sycylii, odsyłam Was do filmu Wady życia na Sycylii. Zdecydowanie jedną z podstawowych wad na Sycylii jest ogólne bezrobocie i ogólny brak z jednej strony miejsc pracy, z drugiej strony brak poszanowania dla wszelkich praw pracownika. W związku z tym, jeżeli ruszacie tutaj z myślą, że gdzieś tam się zatrudnię na etacie czy na pół etatu, to najpierw znajdźcie tą pracę taką, żeby ona Was satysfakcjonowała, a potem wybierzcie miejsce zamieszkania ze względu na bliskość właśnie miejsca pracy, dlatego że o taką pracę naprawdę na Sycylii jest trudno. Także jeżeli uda Wam się taką pracę znaleźć,
No to to jest naprawdę, naprawdę rzadkość, żeby mieć dobrą umowę o pracę, żeby pracować za przyzwoite pieniądze. Nie mówię, że jest to niemożliwe, ale nie liczcie na to, że w małym miasteczku, na przykład takim jak to, taką pracę znajdziecie. Te miasteczka się wyludniają właśnie dlatego, że tu nie ma miejsc pracy. No jest zapotrzebowanie na osoby do sprzątania, jest zapotrzebowanie na opiekunów do starszych ludzi, to już od lat jest. Starszych ludzi wymagających opieki jest coraz więcej, ale trzeba zdawać sobie też sprawę z tego, że takie prace nagminnie są oferowane na czarno i wcale nie za wysokie stawki. Także najpierw znajdźcie tą dobrą pracę, a dopiero potem zadecydujcie, gdzie się przeprowadzić. To po pierwsze. Z drugiej strony jeszcze są osoby, które mają pomysł, że otworzą sobie własny biznes. I własny biznes też zawsze można sobie otworzyć, prawda? Można mieć dobry pomysł i własny biznes otworzyć gdziekolwiek. Może to być biznes online i działać na rynkach światowych, na rynkach polskich, na rynkach nie wiadomo jakich, a mieć siedzibę na Sycylii. Czemu nie? Może to być biznes tutejszy, ale teraz znowu. Zróbcie sobie dobry biznesplan, zróbcie sobie badanie rynku. Bo jeżeli myślicie, że przyjedziecie sobie do małego miasteczka na Sycylii i otworzycie sobie maleńki punkt usługowy czy gastronomiczny i będziecie sobie z tego żyli, i to nie będzie jakieś super turystyczne miasteczko, tylko takie, w którym można kupić właśnie dom za 20 tysięcy euro, to przepraszam, wiem, nie chcę deptać niczyich marzeń i determinacją, i ciężką pracą można wiele osiągnąć, absolutnie tego nie neguję, ale zróbcie dobry biznesplan. Odwiedźcie to miejsce. Popytajcie, popatrzcie, jak to działa. Bo jestem, nie ukrywam, jestem sceptyczna wobec takich planów. I naprawdę, nie chcę nikogo zniechęcać, ale spójrzcie na to naprawdę realistycznie. Marzenia są piękne, ale kiedy podchodzicie już do ich realizacji, trzeba po prostu robić to z długopisem w ręku, kartką, kalkulatorem. Naprawdę podejdźcie do tego konkretnie. Nie będę mówiła o tym, jak wygląda zakładanie działalności gospodarczej we Włoszech, na Sycylii i tak dalej. Nie jest to moja działka. Raz na jakiś czas dostaję o to pytania. Odsyłam wtedy do doradców podatkowych, do księgowych. Są takie osoby, nawet polsko-włoskie, wystarczy wygooglać i naprawdę są takie firmy. Także to o nich odzywajcie się, jeśli chodzi o zakładanie działalności, o podatki związane z działalnością i o te wszystkie formalności, bo to niestety nie moja działka, a będę wypowiadać się na tematy, w których czuję się kompetentna. Także tutaj nie będę rozwijać tego wątku, ale wszystkim tym, którzy planują otwarcie własnej działalności, własnego biznesu na Sycylii, rozpoczęcie tutaj nowego życia, radzę właśnie zaplanowanie wszystkiego bardzo porządnie, żeby potem się nie przeliczyć. Ponieważ jeżeli tutaj nie ma rynku na te nieruchomości, miasteczka się wyludniają, no to jakiś powód ku temu jednak jest. Nastawić się na turystę zagranicznego, na kogoś takiego jak my, którego rozumiemy i który wiemy, czego szuka. Czemu nie? Czemu nie? Rzeczywiście to może być pomysł. Ale już lokalna społeczność, słuchajcie, no już pomijając taką dość niepoprawną politycznie rzecz, którą teraz powiem, uwaga, Sycylijczycy, jeśli chodzi o jedzenie, są bardzo nieufni w stosunku do jedzenia innego niż własne sycylijskie. Czyli jeżeli macie pomysł otwarcia pierogarni w Siglio, to może się okazać, że oprócz najbliższych przyjaciół, którzy przyjdą i spróbują tych waszych pierogów, nikt do tej pierogarni nie przyjdzie. Stwierdzą, że po co nam pierogi z nie wiadomo kąd, jak my mamy nasze ravioli i w ogóle na pewno są lepsze. I niestety to jest taka ogólna mentalność Sycylijczyka. Pewnie nie wszystkich, pewnie są wyjątki i pewnie w moim domu na przykład mąż i teściowie pierogi jedzą raz w roku na Wigilię i są bardzo smaczne. Ale gdyby mieli pójść do restauracji, to powiem wam, że wybraliby na pewno tą włoską. Inaczej sprawa się może mieć w wielkich miastach, prawda, gdzie jest więcej ludzi, w miejscach bardzo turystycznych, gdzie jest więcej ludzi, gdzie choćby przyszli tylko jeden, jedyny raz, no to tych klientów potencjalnych jest dużo więcej. Ale jeśli chodzi o te małe miasteczka, gdzie populacja jest po prostu naprawdę maleńka, dobry biznesplan, naprawdę. To tyle, jeśli chodzi o decyzję o miejscu zamieszkania. Co z tymi domkami? Co z tymi domkami? Dlaczego mówię zawsze, że jeżeli cena jest tak niska, to jest jakiś powód. Zawsze jest jakiś powód. No, nie czarujmy się. Zawsze, jeżeli coś jest na przykład tanie,
no to dlatego, że podaż, popyt i tak dalej, prawa rynku, nie ma tym wielkiego zainteresowania, cena spadła, tak? Dobrze, no i to jest przypadek właśnie tych miejscowości gdzieś tam w górach, w głębi wyspy. Lokalnie nie ma na nie wielkiego rynku. Stoi pustych wiele domów, no i ceny spadają. Ceny spadają, a jeszcze dodatkowo często można je naprawdę sporo negocjować. I tu pozdrawiam Rafała, który, to już było no, ponad rok temu, kupił dom właśnie w takiej miejscowości daleko od morza, jak dla Sycylijczyków, bo 30 km w jedną stronę mam od morza, a w drugą stronę 40. Także w pół godziny dojedzie na jedno albo na drugie wybrzeże, no ale daleko od morza. Dom, czy ja dobrze pamiętam teraz, no wynegocjowaliśmy, wynegocjował on właściwie, nie ja, bo ja mu pomagałam to ogarnąć, a cena już była właściwie ustalona. Słuchajcie, obniżkę o 40%. Obniżkę o 40%. I jeszcze właściciele byli bardzo zadowoleni, że w ogóle to sprzedali. Także tak, zdarzają się takie przypadki. Tylko, że teraz trzeba też rozpatrzeć, jak pod względem dokumentacji wygląda taki dom. Ponieważ te małe, stare domki budowane tutaj na Sycylii często mają różne tam samowole budowlane i tak dalej. Także trzeba znaleźć ten odpowiedni, który nie będzie miał problemów z dokumentacją. W tym też moja praca w sprawdzeniu tej dokumentacji. Czyli dobra, znajdujemy taki dom i co? Podoba nam się, nie przeraża nas dojazd, droga jest kręta i pod górę, ale samochód mamy odpowiedni, nie boimy się tego. Miasteczko jest małe i senne i to nam właśnie odpowiada. Wyludnia się i to nam właśnie odpowiada, bo chcemy uciec od zgiełku. Cytryny rosną przy drodze, super. Przyjazny sąsiad czasami daruje butelkę domowego wina albo jakiś domowych winogron, super. Wiemy, co będziemy robić, z czego będziemy się utrzymywać. Będziecie mieć na miejscu samochód. Przyda się na pewno. Niestety na transport publiczny tutaj nie liczyłabym za bardzo. Także samochód zdecydowanie się przydaje. Czyli wiele osób mówi, może sobie przywiozę jakiegoś gruchotka z Polski i go sobie tu zostawię w garażu. Też może być niezły pomysł. Tu odsyłam Was do dostępnych w internecie. Zdaje się, że na super blogu Di Oswaja Włochy, jak znajdę, to Wam też podlinkuję tutaj, są artykuły na temat zakupu samochodu, przerejestrowania i tak dalej, ile miesięcy można jeździć na polskich rejestracjach mieszkając tu. To też należałoby się z tym zapoznać, czy można kupić sobie samochód tutaj, czy nie, nie będąc rezydentem. Zdaje się, że nie będąc rezydentem nie można. Ale to też znowu nie moja działka, ale weźcie to pod uwagę. To co, jesteście ciekawi, jak może wyglądać taki tani domek w takiej małej miejscowości? Przejdźmy się tam i pokażę Wam go chociaż z zewnątrz i wtedy porozmawiamy o jeszcze jednej ważnej kwestii. Chodźcie. To co, zaparkować można było na tamtym placyku. Jeszcze tutaj można dojechać samochodem. Ale teraz uwaga, skręcamy w uliczkę, która jest w całości ze schodków. Uwaga! Teraz zobaczmy, jak Wam mogę to pokazać. O, niedawno odkryłam, że mam opcję filmowania, słuchajcie, naraz obydwoma kamerami w moim telefonie. Także Wy widzicie to, co jest przede mną i widzicie mnie.
i postaram się nie wywrócić po drodze, a mam nadzieję, że to się w ogóle da oglądać, bo podejrzewam, że można troszeczkę dostać zeza, patrząc tu i tu, tu i tu, czyli patrzcie, co przede mną. Ja idę po tych schodach. Tak jest, i to jest normalna uliczka w tym miasteczku i tutaj ludzie normalnie mieszkają. W tej chwili jest za 15:01 i pachnie obiadem. Chyba dostaniecie zeza. Przełączam na normalny. Wy zeza, a ja zadyszki. Słuchajcie, wspinanie się po tych schodach. Popatrzcie, taki jeszcze, taka jeszcze ciekawostka. Tutaj, tak jak mówię, tu normalnie ludzie mieszkają. Patrzcie, co tutaj stoi. Butla gazowa. Butla gazowa, bo co? Do gotowania. Tutaj nie ma gazociągu. Tu się gotuje na butlach gazowych. Pod kuchenką po prostu ma się butlę gazową. Czyli otwierając drzwiczki pod zlewem w kuchni, zwykle tutaj znajdziecie, oprócz świetnika, butlę gazową w każdym domu. I taki pan butlowy, jak go nazywam, po prostu przynosi te butle do domu. Wspinać się po tych schodach z butlą na ramieniu to też wymaga krzepy, oczywiście. A my już dochodzimy do domku, który mamy na sprzedaż. Już Wam go pokazuję. Popatrzcie, link do ogłoszenia o tym domu powinien Wam gdzieś tutaj zaraz wyskoczyć. A jak mi się go nie uda wkleić, to znajdziecie go pod tym filmem. Ale widzicie, gdzie on się znajduje. Weszliśmy po mniej więcej 60 stopniach, kiedy się liczyłam. Domek jest teraz już przy płaskiej uliczce, ale wąskiej. Można sobie tutaj usiąść. Naprzeciwko jest jeden sąsiad. Obok inni sąsiedzi, jakieś podwórko, jakieś niewykończone domki. Popatrzcie, my przyszliśmy stąd. Przyszliśmy stąd. I to jest jedyna droga, którą można dojść do tego domu. Dom jest duży. Dom ma jakieś prawie nawet 100 metrów kwadratowych, dwa piętra do remontu. Proszę, tu wisi nasz agencyjny napis na sprzedaż. Ma nawet niewielkie podwóreczko z tej strony. Widok ma przepiękny, bo teraz mi tutaj drzewa zasłaniają, ale tam jest morze. Pokażę Wam z drugiej strony. No i co? Mówiłam? Co mówiłam? Mówiłam przy Waszych wyborach życiowych dotyczących pracy, że jeżeli jesteście na emeryturze na przykład, to może być super opcja, tylko zastanówcie się, jak tam Wasze nogi i sprawność poruszania się. No z całym szacunkiem, to dotyczy wszystkich i starszych i młodszych, prawda? Jeżeli macie jakikolwiek problem z kolanami, ze schodami i ze stromymi uliczkami, to może być problem. Pomijając, że koszt remontu takiego domu położonego przy takiej uliczce też się zwiększa, prawda? Bo cały materiały budowlane, które nie mogą przyjechać ciężarówką, trzeba będzie jakoś nosić albo wozić osiołkiem. Może osiołek, a nie wiadrami. No to już na pewno będzie kosztowniejsze niż podjechać raz ciężarówką. Helikopterem. Także weźcie także to pod uwagę. Jest to jedno z pierwszych pytań, jakie zadaję zwykle, dowiadując się o nieruchomości w małych miasteczkach. Czy można dojechać tam samochodem? Czy można zaparkować niedaleko? Bo już sam fakt dojazdu, prawda? Nie zawsze macie potrzeby parkowania przy samym domu. Zaparkować można gdzieś dalej. Ale żeby można było podjechać, rozładować te zakupy, przewieźć te kafelki, to jest bardzo, bardzo ważne. I podwieźć babcię, jak przyjedzie w gości. Jeszcze jedna sprawa, o którą często mnie pytacie, to jakie wyobrażenie, jakie zdanie mają Sycylijczycy, Włosi na temat Polaków? Co nas wiedzą? Jakie panują przekonania, jakie stereotypy dotyczące Polaków? Mówiłam już o tym kiedyś w filmie o zaletach życia na Sycylii, bo tak, mają w sumie o nas dobre zdanie. To znaczy Polak dla Sycylijczyka, dla Włocha, to zwykle jest równoważność dobrego pracownika, dobrej, sumiennej osoby, która poważnie podchodzi do swoich zadań. Uwaga, żebym się nie wywróciła, mówiąc tak poważne sprawy, o tak poważnych sprawach.
ponieważ przez ostatnie dziesięciolecia to właśnie pracownicy, którzy przyjeżdżali z Polski do Włoch, najczęściej do takich właśnie najprostszych prac, czy to na budowie, czy to przy sprzątaniu, bardzo sumiennie wywiązywali się ze swoich obowiązków, być może nie znali języka, być może nie byli wykształceni, a byli osobami naprawdę dobrze pracującymi. Do tego dochodzi bardzo wysoka, bardzo dobra opinia Włochów na temat naszego polskiego papieża i po prostu robi się taki świetny obraz Polaka, co to być może skromny, być może biedny, ale za to świetnie pracuje i rzeczywiście bardzo dobry pracownik. To się zmienia, słuchajcie, to się zmienia. I nie, że się zmienia na niekorzyść. Włosi nie zdawali sobie sprawy z tego, jeszcze do niedawna, że Polska wcale tak biednym krajem nie jest. Że Polacy to są ludzie wykształceni. Że Polacy to są ludzie bardziej zdecydowanie europejscy i światowi od Syryjczyków. Że Polacy to coraz częściej są ludzie, którzy mają pieniądze. I że Polacy będą szukali być może taniego domu za 20 tysięcy euro, ale to dla nich będzie inwestycja, dom wakacyjny, bo w Polsce mają swój normalny dom, mają jakąś pracę, która pozwala im mieć oszczędności. A przy tym, no, to nieprawda, że wszyscy Polacy szukają tych najtańszych domów, bo są i tacy, którzy szukają już willi za setki, czy nawet za milion euro, za setki tysięcy, czy za milion euro, tak jest. Była willa w Umbrii, którą Wam pokazywałam, nie jedyna. Są osoby z Polski, które mogą sobie na takie nieruchomości pozwolić, jest ich coraz więcej, no i co? No i tylko dobrze, prawda? Aczkolwiek Sycylijczycy nie zawsze zdają sobie z tego sprawę, są często zdziwieni. To się zmienia powoli, ponieważ rzeczywiście zainteresowanie nieruchomościami na Sycylii ze strony Polaków jest tak wielkie, że coraz więcej moich kolegów po fachu ma do czynienia z polskimi klientami. Coraz częściej zdarza mi się, że dzwonię na przykład do jakiegoś kolegi po fachu i mówię, że mam klienta z Polski, a oprócz tego, że kolega Włoch mówi mi, ojeju, Polska, bo ty jesteś z Polski, przyjmij na moje ręce gratulacje dla wszystkich Polaków, dla Polski za tą wspaniałą pomoc, której udzielacie Ukrainie. Na przykład to mi się zdarza ostatnio. Właśnie w tych słowach nieznany mi jeszcze bliżej kolega po fachu mi pogratulował, także przyjmijcie z moich rąk te gratulacje, bo ja tu jestem daleko, a to do wielu z Was te gratulacje przede wszystkim, którzy jesteście tam na miejscu. Także z jednej strony to, z drugiej strony często już zdarza mi się, że koledzy po fachu z innych agencji, koledzy z Włosi, mówią mi, no rzeczywiście, słuchaj, a tak ostatnio z Polski bardzo dużo klientów, to już któryś Polak, albo mówią mi, tak, ten pan też do mnie dzwonił. Ja mówię, tak, dzwonił też do ciebie? Ktoś mnie tu... Pszczoła, sorry. Pszczoła mi wsiadła. Mówi mi, tak, ten pan do mnie dzwonił, a jak ten pan się nazywa? Ja pytam, a nie wiem, takie trudne nazwisko, no to ja mówię nazwisko mojego klienta, czy to był ten pan? A nie, trudne, też trudne, ale inne. Ja mówię, no właśnie, no to był inny klient. Ojej, już dwóch klientów z Polski, a ten sam dom? Ja mówię, no tak, wiesz, kolegów, klientów z Polski ostatnio jest sporo. Rzeczywiście to już trzeci w tym miesiącu na przykład. Tak, rzeczywiście Polaków w tej chwili jest bardzo, bardzo dużo na Sycylii, którzy interesują się nieruchomościami i zakupem nieruchomości i to dla Sycylijczyków jest nowość. Co tu stoi? Młyńskie koło, to znaczy prawdopodobnie ono było od dotłoczenia oliwy. Stoi sobie tutaj przy drodze. Zwykle takie koła to dotłoczenia oliwy. Także Sycylijczycy dopiero teraz zaczynają zdawać sobie sprawę od niedawna, że Polacy to nie jest naród biedny, że Polacy to nie jest naród niewykształcony i że Polacy mogą być dobrymi klientami. Bo jeszcze te 15 lat temu, jak przeprowadzałam się na Sycylię, no to dla Sycylijczyków było takie tam, wiecie, po Związku Radzieckim jakieś republiki. Polska też. W ogóle sobie nie zdawali sprawy, gdzie Polska, gdzie cokolwiek. A z drugiej strony, no że po prostu jedna bieda, przyjeżdżają do pracy. A przecież w tej chwili to raczej Sycylijczycy powinni wybrać się do pracy do Polski, a nie na odwrót, ale nie zdają sobie z tego sprawy, powoli się tego uczą.
muszę jeszcze powiedzieć, słuchajcie, o jednej opinii, którą mają o nas Polakach Sycylijczycy, Włosi ogólnie. A nawet jeśli nie o Polakach, to o Polkach. I tą opinię dobrze podsumowuje komentarz, słuchajcie, nikogo innego jak urzędnika konsularnego, pana pełniącego obowiązki konsula, z którym spotkałam się no już blisko 10 lat temu na urzędzie konsularnym, na dyżurze konsularnym w Palermo, kiedy z moim wówczas przyszłym mężem pojechaliśmy załatwić dokumenty do ślubu. Mój mąż jest Sycylijczykiem, tak jest. Słuchajcie, co się stało. Siedzimy tam w tym urzędzie, siedzimy przed panem konsulem, zadaje nam pytania, wypisuje dokumenty, no i zadaje pytanie mojemu mężowi przyszłemu po włosku. Mówi, ma leje sicuro che vuole una moglie polacca? Pan jest pewny, że chce polską żonę? Simo odpowiada mu, no pewnie, jestem pewny, oczywiście. A pan konsul tak jeszcze parę razy to powtórzył, podśmiechuje się, no i w końcu mówi, nie no, żartowałem, oczywiście, przecież żony to nasz najlepszy towar eksportowy. To nasz konsul powiedział, nasz polski, czy też urzędnik pełniący obowiązki konsula w tamtym momencie. Tak było. Pozdrawiam tego pana, nie wiem jak się nazywa, nie wiem kto to był, było to parę lat temu. Anegdotkę opowiadałam wielokrotnie wielu osobom. Był to komentarz, no dość, nie bójmy się tego powiedzieć, szowinistyczny i niesmaczny, ale rzeczywiście podsumował to, co myślą Włosi o Polkach. Rzeczywiście tak jest, takie przekonanie panowało, że jak Polka przyjeżdżała tutaj do Włoch, to przyjeżdżała szukać męża. I że Polka to dobry materiał na żonę dla Włocha, ponieważ Włoszki były dotychczas bardziej już, przynajmniej te z większych miast i tak dalej, wyemancypowane. Z drugiej strony podobno zazdrosne. A Polka to taki dobry materiał na taką żonę, wiecie, z lat 50. Takie, wiecie, żona ze Stepford. O, taka żona ze Stepford. Piękna, zadbana, potulna, najlepsza żona. Taki panował pogląd. Ten pogląd się również zmienia. Ten pogląd się również zmienia i muszę powiedzieć, że tutaj super, że się zmienia. Że nie, że się zmienia, że Polki jednak są złymi żonami na przykład. Nie, ale że Polki również są wyemancypowane, że Polki są wykształcone, a że są zadbane w dużej większości, to inna sprawa. Także, ale wśród Włochów taki pogląd pokutuje. W związku z tym zdarzyłam się, i tu pozdrawiam Kaję, zdarzyło mi się na przykład, że przyjeżdżała dziewczyna z Polski sama, bardzo niezależna osoba, która sama na przykład szukała sobie nieruchomości do kupienia za własne, ciężko zarobione pieniądze. A jak ją traktowali Włosi? Ona na pewno te pieniądze ma od męża. Jak przychodziła z jakimś nowo poznanym, narzeczonym akurat wtedy oglądać nieruchomości, to co robili Włosi? Rozmawiali z nim, a nie z nią, chociaż ona jasno mówiła, że to ona kupuje, że to są jej pieniądze i to ona decyduje, a on przyszedł dla towarzystwa i co najwyżej doradzić. Nie, niestety tutaj jeszcze ten taki szowinizm i taki tradycyjny supermodel pokutuje, że to facet decyduje. I dotychczas Włosi zawsze myśleli, zawsze naprawdę ja spotkałam się najczęściej z takimi opiniami, że no Polki to takie będą się właśnie temu modelowi podporządkować. To się zmienia. Pracuję nad tym ja też. Także pozdrawiam wszystkie rodaczki, które pracują nad zmianą akurat tego wizerunku Polki wśród Włochów. Jak podsumować ten dzisiejszy film? Co musicie zrobić w pierwszej kolejności, kiedy decydujecie się na przeprowadzkę na Sycylię? Zanim wybierzecie ogłoszenia o nieruchomościach do zakupu, zanim zadzwonicie i powiecie mi, słuchaj, ja szukam domu na Sycylii, gdziekolwiek. Przyjedźcie, naprawdę przyjedźcie, zróbcie sobie małą objazdówkę, zadecydujcie, czy to, co Wam się bardziej podoba i Was bardziej interesuje, to wschodnie wybrzeże, zachodnie wybrzeże, północne, południowe, a może środek wyspy. Co Wam się bardziej podoba? Gdzie Wam się podoba? Bo te miejsca są naprawdę różne i pod względem krajobrazu, ale nie tylko. Następna sprawa. Jeżeli decydujecie się na życie na Sycylii, o tym nie mówiłam w tym filmie, ale mówiłam już w poprzednich, język. Nauka języka włoskiego będzie podstawą. Naprawdę. Ponieważ
angielsku oczywiście, w niektórych miejscach da się dogadać. Znajdziecie nawet nieliczne osoby, które znają inne języki obce. Ale to nie codzienność. To nie wyjście do sklepu po bułki. Tam jednak... Po bułki? To by chodził po bułki. Nie, po pomidory. Po mozzarellę, pomidory, oliwki i wino. Tam jednak język włoski będzie Wam niezbędny. Ktoś mnie pytał kiedyś, czy wystarczy język włoski, czy trzeba będzie się nauczyć dialektu. No jeżeli będziecie mieszkali w jakimś naprawdę małym miasteczku gdzieś w górach, to zetkniecie się z dialektem na pewno i na pewno zaczniecie się uczyć także słów z dialektu, ponieważ no, są one częścią języka codziennego. Sycylijczycy płynnie przechodzą z dialektu na włoski, z włoskiego na dialekt. One są podobne, ale nie identyczne. Czasami zdarza się, że jak ktoś powie coś w dialekcie, to trudno to zrozumieć i musisz poprosić o przetłumaczenie na włoski. Zdarzało mi się to. Jak dialekt tutejszy, rozumiem, ale też nie do końca. A jak już pojadę, nie wiem, w głąb wyspy, mogę już nie rozumieć, co do mnie mówią. Jeżeli ktoś powie naprawdę in dialetto stretto, czyli takim naprawdę czystym dialektem, no to czasami, szczególnie starsze osoby, jest trudno zrozumieć. Także nauczycie się pewnie i tego, ale język włoski w zupełności Wam wystarczy. Czyli wybór miejsca, nauka języka, no i ocena tego, co rzeczywiście Was interesuje. Bo tak, są na Sycylii nieruchomości za bardzo niską cenę. Ale będę to powtarzać do znudzenia. Nic za darmo. To nie jest tak, że nieruchomość jest za niską cenę, dlatego że po prostu tu jest tak tanio, że można kupić willę z basenem nad morzem za 20 tysięcy euro. Nie. Zawsze jest jakiś powód. Także są nieruchomości wszystkich rodzajów na Sycylii, naprawdę wszystkich rodzajów i na każdą kieszeń. Zanim zdecydujecie o zakupie, poznajcie to miejsce. A jeżeli interesują Was już formalności związane z zakupem, to na tym kanale znajdziecie mnóstwo filmów, nagrywam je już od roku, znajdziecie sporo filmów i sporo informacji na te podstawowe tematy, krok po kroku, jak zabrać się do zakupu nieruchomości na Sycylii we Włoszech. Odsyłam Was do poprzednich filmów, tworzyłam nawet taką playlistę, która nazywa się Formalności przy zakupie domu, będzie link pod tym filmem i jeżeli dam radę, to teraz Wam tu gdzieś wyskoczy... O, okej. Także polecam Wam zapoznać się najpierw z filmami z tej playlisty. Zobaczycie, no niestety tutaj biurokracja jest dość rozbudowana, ale jest to wszystko do zrobienia. Także odpowiedzi na podstawowe pytania już są. Ja będę nagrywała kolejne filmy, także jeżeli ten Wam się podobał i jeżeli interesuje Was Sycylia, to w tej chwili, uwaga, klikamy subskrybuj i klikamy podoba mi się. Na tym filmie i na tym kanale. I wtedy będziecie dostawali, jeżeli klikniecie również dzwoneczek, będziecie dostawali powiadomienia o nowych filmach na moim kanale. A w nich sporo przydatnych informacji dla wszystkich tych, którzy zamierzają przeprowadzić się na Sycylię albo po prostu chcą pooglądać widoczki. Pozdrawiam Was serdecznie. Cześć!